Witajcie kochani w piątym już odcinku z tworzenia własnego marketu w symulatorze Supermarket Simulator. Ja jestem Yuken i zapraszam was do oglądania, do wspólnej przygody w tworzeniu na waszych oczach, w dorabianiu się od zera do milionera. Mamy, moi drodzy, dzisiaj plan bardzo prosty. No, jak zwykle na początek dnia, jak i odcinka, konieczne jest oczywiście uzupełnić troszkę towaru, czyli te mleka, to spaghetti, tą mąkę. Myślę, że tak, ale będzie nas też kosztowało troszeczkę inwestycji, więc nie wiem, czy tutaj się uda bez kredytu, moi drodzy, bo chciałbym troszkę ten sklep powiększyć. Ale to zaraz zobaczymy. Już zapomniałem, co tam jeszcze miałem zamawiać, więc zerknijmy po półkach. A, spaghetti miałem zamówić. Także, moi drodzy, dziś wielki rozwój. Ostatnio, słuchajcie, no, troszkę zatrudniliśmy pracownika, tak? Przypatrywaliśmy się, jak tam ten pracownik pracuje i też zaszaleliśmy, kupując dwie licencje, więc myślę, że tu całkiem to wszystko idzie w dobrą stronę i w odpowiednim tempie, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja myślę, że jedną dniówkę, widzowie, sobie przelecimy, zanim zrobimy to szaleństwo, bo z tą kasą wcale u nas nie jest tak tak kolorowo. Z tą kasą wcale nie jest tak kolorowo, jakby nam się wydawało, więc myślę, że zanim kupimy dzisiaj tę oto licencję, to przyda się. Przyda się uzupełnić trochę towaru, żeby było czym handlować. Jak wiadomo, zhandlujemy. No to będzie, myślę, że te dwa, może 2500 na koncie. No 2500 to bym nie wierzył. W takie obroty bym aż nie wierzył. Możecie obstawiać w komentarzach, jak myślicie, z jakim tutaj budżetem zakończymy dniówkę. Bo mi bardzo, ale to bardzo, widzowie, zależy na tym, żeby... A, możemy już dołożyć. Oczywiście, jak zwykle, wam kartony porozwalane, to jest żadna nowość, ale moi drodzy, zdecydowanie na dzisiaj plan jest taki, ażeby też sobie, no, coś podziałać. Czyli plan jest taki, że no pewnie bez kredytu się widzę. A co mi ten pan tutaj z kartona wyciąga czekolady? Halo, ja protestuję. Nie wolno, tak? Znaczy, jak pan chce, to proszę bardzo, mi to tam w sumie bez różnicy niby nie wolno, ale przynajmniej nie będę musiał rozładowywać. No właśnie, już mi tutaj... A nie, bo ja nie jestem na kasie, przecież pracownika mamy na kasie. Chociaż bardzo bym chciał i myślę, że to już jest taki moment, w którym bym bardzo chciał, słuchajcie, tą drugą kasę wstawić. I to wszystko się robi na dużą inwestycjonę. Duża inwestycjonę, moi drodzy, dzisiaj wejdzie. Ja nie wiem, jak my to wszystko ogarniemy, no bo z drugiej strony, żeby jednak ta kasa nam się tutaj sprawdziła, no to oczywistym jest, że... Jeszcze ten ryż. Oczywistym, moi drodzy, jest, że trzeba... No kurczę, miejsce mieć, nie? A z tym miejscem to u nas, tak jak widzicie, no średnio bym powiedział, średnio. Czy to, no tutaj nam raczej niczego tak specjalnie nie brakuje i to jak widzicie... Taki rozkład, że starać się to, żeby jedna lodówka była z jednym produktem lub chociaż na pół, ma sens, bo jak widzicie, te uzupełnianie tych zapasów nie jest jakieś tam aż tak problematyczne. Dobra, już spaghetti, widzę, się sprzedały, ledwo co dokładałem. Także, moi drodzy, jeszcze jeśli chodzi o inwestycjone, no to jeszcze chyba będzie trzeba ryż zamówić. No kasa nam się kurczy, no ale oczywiście, no nic nie będzie dziwnego. Wy sami się przekonacie. Trzeba zapłacić rachunki, widzowie. Management. Bills. No i przyjrzyjmy się. No, te złodzieje, jedne kurde, banda decydentów. Co bym chciał? Na pewno chciałbym jedną licencję kupić. Mówimy oczywiście o tej licencji pierwszej, chyba na produkty typu papier toaletowy, czyli generalnie na tak zwaną chemię. Zrobimy dział z drogerią. Myślę, że na nim fajnie też będziemy mogli wyciągnąć fajną kasę, więc już 750 potrzebujemy. Dodatkowo, moi drodzy,
Chciałbym sekcję kupić. Znaczy, mogę ją kupić w zasadzie teraz, żeby zobaczyć, czy nie będziemy musieli kupić jeszcze jednej sekcji za kredyt. Więc w zasadzie... A, tam nam się powiększyło. Czy to nam coś zmieniło, że tam nam się powiększył ten sklep? No coś tam nam tu zmieniło, widzowie, ale czy to jest tak dużo? Może powinienem jeszcze jedną sekcję kupić, przynajmniej będzie w równym. Czyli zastanawiam się, czy po prostu go już nie powi... Jeżeli mielibyśmy tą chemię zrobić, a chemię raczej dałbym tu przy drzwiach. No jeszcze z dwa regały, no mamy co robić, widzowie. Ten tu pan już niezadowolony. Drogi panie, no ja też jestem niezadowolony, że jest tak jakby, no... Nie stać mnie na kasę. No co ja panu poradzę, drogi panie, no... Też bym, szanowny panie, chciał, żeby tutaj, wie pan, było kulturalnie, żebym stawił kasę, ale to jest za dużo wydatków na wszystko, szanowny panie. A tu mamy jeszcze karton z mlekiem, to może uzupełnimy, no. O, taka jedna półka. To mleko jest bardzo fajne, można na nim bardzo fajnie, słuchajcie, zarobić, przy czym, no... Przy czym jest trochę kłopotliwe, bo jest go mało w kartonie. Natomiast, moi drodzy, no wiecie, jakby znowu miały paść pytania, dlaczego magazynu nie kupuję? Słuchajcie, no magazynu nie kupuję, bo i tak na razie nie zatrudnię pracownika, który miałby ten towar rozkładać. To jest raz, a dwa, że... A, tu jeszcze mieliśmy mąki. Może się okazać, że... A, jeszcze jedna została, okej. A dwa, no to też chodzi o kasę, widzowie. Chodzi o kasę, nie oszukujmy się. Zupełnie się nie opłaca tego magazynu kupować, bo... Jakby, no, tam trzeba też regały powstawiać. O, zobaczmy sobie przez szybę. Tyle powiększył nam się sklep. To jest niby 4 na 4 metry, no. To widocznie wielkie okno mamy tutaj. No okej, okay, no ale ja bym mimo wszystko, słuchajcie, jakbym miał być szczery, wolałbym już to powiększyć o tamtą drugą część też, bo wtedy nam się powiększy i jakby dwa rzędy regałów będzie można wstawić. Także myślę, że dniówkę przelecimy. Ja nie będę was tutaj... Jakby tym też, moi drodzy, zanudzał, także może jedną, może dwie dniówki sobie przelecę szybko, ale już wam pokażę podsumowanie dnia, bo już się dzień kończy. Tak szybko ten czas leci, to cały czas mówię, że to jest za szybko, za szybko. O, tutaj już będę musiał znowu towary pouzupełniać, no ale to już wiecie, że sobie poradzę. I się zobaczymy już na akcji, moi drodzy, się za chwilkę zobaczymy. Ja dwie dniówki sobie przelecę szybko, żeby po prostu już mieć tą kasę. Ja wolę mieć na koncie de facto kasę i się nie martwić. Nikt nie kupił mleka. To już ja już tak mam. Ten typ tak ma, moi drodzy. Tak jakoś nadal mam wrażenie, że tu jest ciemno w tym sklepie. No, to jakbyśmy powiększyli właśnie jeszcze o tą część, na którą teraz patrzę, to mógłbym ewentualnie kupić może z dwie lodówki, ale to zobaczymy, ale na pewno by łatwiej było, łatwiej byłoby te regały, nie, poukładać, bo one by mogły w takiej linii równej wtedy iść, tam jeszcze chyba z, zobaczmy, widzowie, przez szybę, o, widzicie, tutaj by wszedł jeden rząd regałów jakby doklejony. No to wtedy spokojnie tu jeszcze jeden rząd, czyli tu sporo półek by nam przybyło. Dalej kupować tutaj, kupować, kochani. A to gdzie to stało? To tutaj te. Moi drodzy, bo zaraz ktoś powie, że nie ma, że nie dostał. Halo, gdzie ja to miałem postawione? Nie ma, a tu są, dobra, ślepy jestem, słuchajcie, dobra, zapełniłem. Nie, żadne finish, słuchajcie, nie sugerujcie się czasem tą komendą. Zobaczcie, jak macie taką kolejkę, to niejako stracicie tutaj... Te zamówienia prawdopodobnie to takie bez sensu. A poza tym zdarza się, że jeszcze na koniec dnia, o tej 21, kiedy czas staje w miejscu, zdarza się, że... O, zobaczcie, widzicie, pan tutaj w garniturku wszedł właśnie. Także, że wygląda jak brat bliźniak tego, który stoi obok niego. Ale to już się wytnie. Nie oceniajmy. Ten to w ogóle wygląda jak brat bliźniak mojego kasjera. No jest bardzo, ci ludzie są niezadowoleni. Widzicie, ja bym chciał się też na kasie pobawić, więc... Myślę, że jeśli mam jeszcze tą dniówkę przelecieć, to będę miał większe emocje, jak sobie czasem na kasę zajrzę i zobaczymy przy okazji, moi drodzy, ale to już w następnym dniu, nie odcinku, a dniu, moi drodzy. Bo ja bardzo... O, tu mleko się sprzedało. Fajnie, kartony się sprzątają.
Znaczy, same się nie sprzątają, trochę im pomagam, wiadomo, nie? O, trzy czekolady ostatnie były, cyk, do kosza. Moi drodzy, wiecie, jakby... plan mam teraz gruby na rozwój, no bo nie chcę jakby tych regałów przestawiać tak bezmyślnie, to wolę już przyinwestować, troszkę przetrzymać i dokupić drugą sekcję, za którą już tam te 1000, ile my mamy zapłacić, trzeba zobaczyć, czy nas na to stać, moi drodzy. 1300, no to za chwilę będziemy mieli. Wtedy kupimy licencję na chemię, można przemyśleć, bo i tak to jest od 12 levelu, czy od razu nie kupić... O, tylko że to są jakieś rzeczy, które się domyślam są również chyba w większości do lodówki, no bo jakieś sery. Może by tak przyszaleć, bo to by było 750, 1500. Bo wiecie, nam by to szybko nam by to rozwinęło sklep. Natomiast czy aż tak nas stać... Znaczy, a właśnie, bo ja chyba kredyt spłaciłem. Chyba nie spłaciłem. Chyba mam raty za kredyty, które nie płacę, widzowie. Nie płaciłem rat za kredyt. Okej, topa. No nic, to dwa dni muszę przesiedzieć. No nie mam wyjścia. Nie mam wyjścia, moi kochani. Dwa dni muszę przesiedzieć, aby ten plan wszedł w grę. Także ja się szybko spauzuję, te dwa dni przelecę, bo nie ma sensu wam tutaj pokazywać w kółko tego samego, a zobaczycie sobie te podsumowanie dnia. Zobaczcie, 38 klientów mieliśmy, wszyscy zadowoleni, bo ani im za drogo nie było, ani nie mieli produktów, których by nie było. Natomiast wydaliśmy, już mamy utarg, no prawie 1000. Także prawie 1000 utarg, także raczej nikt za stówkę nie kupił. Także ja wolę się skupić na licencji i wtedy na kasę usiąść. A zakupy robiliśmy towaru za tam niecałe $300, ale ulepszenia 750, no tak. No tak, bo płaciliśmy. Spaghetti podrożało, a orange juice potaniało. No i właśnie, widzowie, zawsze na początku ja takie rzeczy... Ale zobaczcie, jak cena poszła w górę, wystrzeliła w kosmos. Ale orange juice potaniało, no i tego trzeba pilnować, jak widzicie. 2,6, ja zawsze ustawiam, a tego trzeciego to nie wiem, co to było, jakieś coś, to może była sól? Nie wiem szczerze, co to było. Dobra, widzowie, widzimy się za chwilkę, przelecę ten dzień. Ja oczywiście muszę szybko, tradycyjnie zakupy porobić. No, tutaj wyboru to za dużego nie mam. Dobra, te sole miały w ogóle stąd zniknąć, bo za dużo jest tych soli. Ale na razie i tak nie mamy ich gdzie włożyć. A czekajcie, na trzecią półkę można włożyć. Ale na czwartej miały nie być. Dobra. Jakoś to w miarę, to mi się podoba. W ogóle nie wiem, czy widzieliście, to jest taka fajna rzecz, że wam pokazuję teraz przy rozładunku. Jest ta ikonka tego produktu, tak? Tutaj wiadomo, cena, ale też pokazuje, ile macie na półce danych produktów. Także jak tu sobie zajrzycie, widzicie, że jest 6. I to też wam w uzupełnianiu może troszkę pomóc. Dobrze, moi drodzy, tą Nutellę miałem też stąd jakoś wyładować, bo tu koło czokpików chciałem wstawić inne płatki, ale musi się Nutella sprzedać, ale karton już możemy wywalić. Dobra, także moi drodzy, robię zakupy, robię szybko, prędko zakupy. Mleka się niestety nie sprzedały, bo by się karton zwolnił. Więc tak, jajka, ser, no troszkę tutaj zakupów muszę zrobić, troszkę tego Sprite'a. I licencję, i rozbudowę zrobimy. Także słuchajcie, no musimy się zobaczyć za chwilkę, gdzie będę mieć już te, myślę około 3000 na koncie. I myślę, to są 2-3 dni, także tyle jestem w stanie przesiedzieć. W zasadzie sprzedaż mogę już uruchamiać, niech ten kasjer tam kasuje, no bo tutaj aż takich braków nie ma, które by o pomstę do nieba wołały. Nie ma czegoś takiego, żeby co to tu w ogóle jest. To jest herbata. O, możemy od razu cyknąć. Ja lubię cykać te produkty, słuchajcie. Na półkę, cyk, 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 pyk, pyk, pyk. Dobra. No to ja sobie spokojnie... A, tu muszę zamówić te. No ale to myślę, że nie uciekną mi w tym czasie. I tutaj ryż. Dobrze. Już go rozpakujemy. To widzimy się za chwileczkę, moi drodzy, jak będzie te 3000 na koncie i wtedy inwestycjoner rusza ostro do roboty. No i dobrze, moi drodzy, dobrze. Zaczynam kolejny dzień. Już poziom 16 naszego sklepu. Zobaczcie, trochę mały mi się galimatias zrobił, bo tutaj no nie ogarniałem. Cały czas biegałem.
jak taki oszołom i to wszystko uzupełniałem. Moi drodzy, skoro mamy te 4000... O, zapalmy może światło. Nie spodziewałem się, bo mówiłem, że będzie 3. Fakt, że dwa dni przeleciałem. Dwa dni, moi drodzy, przeleciałem. No to co my tu musimy zrobić? Przede wszystkim... No właśnie, złodziejom trzeba zapłacić. Widzowie... no bo nie płacę, no i już tak kolorowo nie jest. I tak jesteśmy na pauzie, więc... Spróbujmy na razie od tej chemii. Bo nie chciałbym, słuchajcie, tak przesadzić. Zobaczmy, jak to wygląda. O! O to mi chodziło. Dobrze, dobrze, dobrze. Czyli teraz jest ok. I teraz o licencjach możemy myśleć. Ewentualnie się gdzieś tam może zapożyczyć na regały. Tak, widzowie, o to mi chodziło. I te regały troszkę poprzestawiamy. Nowe wstawimy tutaj, bo w nowych będzie chemia. Także roboty mamy teraz co niemiara. Zobaczmy w ogóle, co to są za produkty, moi drodzy. Bo od tego będzie zależała decyzja. To są, kochani moi drodzy, produkty takie jak jakieś tam jaja. To jest chyba jakiś płyn do pukania, tak? Cleaner, no to taki Mr. Muscle pewnie, tabletki do zmywarki, jakieś mydło w płynie, szampon i papier toaletowy. No czyli do tego lodówki żadnej no nie potrzebujemy, ewidentnie. Ale zobaczymy, czy nie kupimy kolejnej licencji. Tylko czy my byśmy się tak aż mocno wyrobili, żeby z dwoma licencjami zaszaleć jednego dnia, no mogłoby być grubo, nie? Moi drodzy, no będę przestawiał regały teraz. No i miejsce na kasę, bo słuchajcie, już pod koniec, dlatego tu jest taki bajzel. No wytłumaczę się wam z tej gimeli tutaj porozrzucane, bo cały czas tylko domawiałem towary, później szukałem w tych kartonach, biegałem jak oszalały, aż się spociłem, żeby to wszystko, słuchajcie... jakoś, nie wiem, poukładać tak na półki, a no nie do końca to wszystko było jak trzeba, bo... O, tą soli tak tu zostawimy na razie. Niestety nie było do końca tak, jakbym sobie tego życzył, bo po prostu było tyle roboty, że szok. Dobra, więc lampy na pewno będzie trzeba kupić. No nie wiem, no po prostu przesuwamy te regały. Czyli inwestycja, dlatego czekałem, słuchajcie, nie chciałem o ten kawałek, wolałem się sprężyć, nie chciałem tego kawałka, wiecie... jakby zagospodarowywać, bo bym po prostu się jeszcze bardziej zagubił w tym wszystkim. A w ten oto sposób będziemy widzieli, ile... No tu może jest szansa, że nam jeden regał wejdzie. Tymczasowo możemy tu wstawić regał, bo lodówki raczej nie planuję kupować, aż taki bogaty nie jestem. Znaczy w ogóle nie jestem. Zobaczmy, jak to nam tu wyjdzie. Ile i oni tutaj by miejsca potrzebowali. Jakby tak zrobić... Może by było całkiem spoko. Na razie nie wiem, co gdzie jest na półkach. Nie zastanawiam się, słuchajcie. Tylko tak na razie przymiarkę robię. No to jeżeli tak... Tymi oliwami to tak nie do końca bym chciał, słuchajcie. Znaczy chciałbym, żeby oliwy były obok siebie, więc... Najwyżej później będziemy jakoś to tam przestawiali. Dobrze, dobrze, dobrze. Tutaj troszkę bliżej. No kurczę, widzowie, tak, trochę lamp trzeba kupić, żeby tu jakoś sensownie było. No i wtedy tu mogę wstawić drugą kasę. O, to. Słuchajcie, tu mogę wtedy wstawić drugą kasę. Jest to jakaś tam opcja. No mówię, kusi mnie z tymi lodówkami, ale na razie się wstrzymamy. Czyli no, śmiało z dwa regały. Gdzie dwa? To ja mówię, cztery. Od razu zamawiamy 4, albo się nie będziemy szczypali i od razu zamówimy 5. 1000, o Jezu, cię kochany, to boli. Boli, to teraz wiecie, czemu nie chcę. Teraz wiecie, czemu nie chcę. Może z tej strony zobaczmy, jak to dopasować. No co jest? Dokładnie teraz wiecie, słuchajcie, czemu nie chcę ten, czemu nie chcę drugiej licencji kupować. Znaczy nie, że nie chcę, no chcę, no kto powiedział, że nie. Oczywiście, że chcę, moi drodzy, tylko tak nie bardzo mnie stać, nie? Sam zakup licencji, jak widzicie, jeszcze byśmy kupili, ale to by nam tylko problemów narobiło. Możemy spróbować się, słuchajcie, zapożyczyć, jeśli już taki rozwój robimy, bo
jeżeli by miało nam braknąć na towar, mówimy oczywiście o towarze, który teraz ma być, to tutaj tą chemię myślę, że możemy wstawić. No troszkę szerokie są te wejścia, ale co zrobić? Jeszcze lampki trzeba kupić. A, bo my jeszcze kasę. No dobrze, widzowie, no bo ja bym chciał bardzo zobaczyć, no nie wiem, z 5 lampek, 6, 200. Wiecie, generalnie zamysł jest taki. Weź się tu odnaleźć. Odnajdź teraz w tym bałaganie. Zamysł, moi drodzy, w tej chwili jest taki, że chcę zobaczyć na kasie, ile płacą klienci za poszczególne zamówienia, także chciałbym wrócić na kasę, a w myśl tego też, co wam właśnie mówiłem przed chwilką, no niestety porobiło się, widzowie, dosyć grubo, że takie są tutaj kolejki, że się ludzie plują, że kasa jest zajęta, także no niestety, chcąc dogodzić naszym klientom, wychodząc im naprzeciw, muszę drugą kasę zdecydowanie kupić. No to jest ten moment. Więc na razie z regałami następnymi się wstrzymamy, albo będziemy to na bieżąco kupowali. A jeszcze towar trzeba zamówić. A jak to my wyglądamy, słuchajcie, tutaj z tym małym kredytem? Bo ten duży to ja go niestety nie spłaciłem. No właśnie, tutaj brałem. No nic, trzeba wziąć kredyt. Trzeba wziąć kredyt. Mówię, kasa nie jest rzeczą pilną. Ale ja chcę, żeby one były tak samo. Ja chcę, żeby one były takie same. Będzie chyba ta. Mam nadzieję, że nie kupiłem odwrotnej. No według rysunku wynikało, że tak. A, tu mam. A, my mamy jeszcze jeden regał, widzowie. Dobrze. Dobra, będzie taka sama, aczkolwiek nie będzie taka sama. Ale to zaraz wymyślimy, jak te kasy ustawić. Jeżeli już kupiłem, bo są... To jest taka ciekawostka, jakby ktoś nie wiedział. Kasy są tutaj, moi drodzy, dwustronne. Wiecie co? Tu ustawić regał? No to wtedy jeszcze jeden można by tu wstawić, ale to tak kijowo by wyglądało, szczerze mówiąc. No bo tak, tu wstawię tylko jeden, a idąc tą metodą, że zrobić tak jak jest, jako taką kontynuację. To może tak zróbmy. Nie wiem, czy to będzie. To jeszcze jeden byśmy mogli kupić regał zasadniczo. Ale najpierw towar. I teraz się weź tu odnajdź w tej gimeli, która jest z drugiej strony. No nie wiem, po 4 kartony każdego, bo to tak by wychodziło jedna strona półek. Nie wiem, jak się będą sprzedawały te rzeczy. Oj, o jedno za dużo. O, to już się skończyło rumakowanie. Widzicie, widzowie? Trzeba szybko sprzedaż uruchomić. I teraz nie wiem, czy chyba to kupiłem. To, czyli jeszcze szampon. No, papiery toaletowe. Ile my mamy kasy? 150. No nic, to słuchajcie, zróbmy tak. O, dobra. Zróbmy tak, a zaraz będziemy się zajmowali, tylko czy ja się teraz odnajdę na tych półkach, jak poprzestawiałem? Dobra, tu mamy cleaner, to są tabletki do zmywarki. Dajmy je na przykład tu. Aha, bo to jest jeden karton. O no. Dobra, widzowie, inwestycja poszła. To nie będzie zmarnowana kasa, czyli niepotrzebnie po prostu po 4 kartony każdego zamówiłem, bo jak widzicie, różnie to wygląda. Z ilością, co my tu mamy, też tego klina, a już będziemy mieli jak trzeba. O, a na dole będzie papier toaletowy. To. Zobaczcie, zaraz zobaczycie. Tutaj tak, 3 półki wykorzystamy, a na 4 półce od dołu będzie papier toaletowy, którego na razie nie widzę. O, już go widzę, dobra. Już mi wzrok się naprawił. No, jak tam się go ładuje? Tak się go ładuje. 4 tylko są papiery w jednym kartonie. 4 rolki. Jaja level. Myślałem, że to jest papier. Dobra, jaja level. Jakiś wybielacz. A, też jest mało. Kurczę, czyli raz dobrze zamówiłem, raz źle. A tam mi jeżdżą po tych kartonach, po tym towarze, ale nic się nie dzieje. Na szczęście z tymi kartonami. Dobra, jaja level. Co tu jeszcze zamówiliśmy? Oczywiście ceny. O nie, turkokoli nie chcemy. No oczywiście... Też będziemy, widzowie, ogarniali. O, mydełko fa. Ty i ja, mydełko fa, szabada.
Chciałbym cię mydlić mydełkiem fa. Jest i mydełko fa, moi drodzy. Jest i mydełko fa. To tam niekoniecznie mydełko fa, ale już widzę mydełko. Dobra, ej, już mi się odstawiaj. Tu, te mydełko. Byłoby fajniejsza, bada bada. Jestem ciekaw, jak ta chemia wpłynie na ogólną sprzedaż. Tutaj mamy... O, szampon. A, bo jeszcze szampon. A gdzie mam ten szampon stawić? Nie mamy półki. Czekajcie, a jakby... Zróbmy inaczej. Zróbmy inaczej, moi drodzy. Idzie do kitu trochę, szczerze mówiąc. No gdzie, tak? Tak nie za bardzo, no nie. Chyba, że tak wykorzystamy ten regał. Na razie, tymczasowo, tymczasowo, słuchajcie. O, no tak, tak jeszcze mógłby sobie stać. Bo chcę, żeby to było też tak jakoś w miarę tematycznie. No ja wiem, że tutaj wiele osób zarzuci, że to i tak z tematyką nie ma nic wspólnego, bo jest bajzel i będziecie mieli rację. O, jeszcze papier toaletowy. Jak najbardziej, drogi widzu, będziesz mieć rację, jak mi powiesz, że nie jest tutaj zbyt ładnie to porozkładane. I się zgodzę z tobą w 100%, ale czasami, jak widzisz, tutaj jest zbyt szybkie tempo. To znaczy, ja tak czy siak uważam, że tempo gry powinno być wolniejsze. Znaczy, żebyśmy mieli możliwość ustalania tempa gry. Ja na przykład czuję niedosyt, te dniówki chciałbym mieć dłuższe, już pominę, że statystyki chciałbym mieć dogłębniejsze, na przykład miesięczne statystyki, tak? Bo nie wiem, czy wiecie, ja już tam swój sklep prowadziłem, więc co nieco tam wiem na ten temat, sery jeszcze trzeba domówić. Nie ma za co, więc trzeba sprzedaż uruchomić. I generalnie to wygląda, słuchajcie, tak. A, jeszcze trzeba kasę. Dobra. I generalnie to wygląda tak, że jak kupujesz na przykład jakieś regały, tam inne rzeczy, to wiadomo, no to są twoje koszta, no to wtedy podatków nie płacisz. A tutaj jakby zauważyłem, wiadomo, no to jest też w innym kraju, no ale raczej w każdym kraju jest coś takiego jak koszta. No i po prostu, no. Wiecie, sprzątam to, bo nie wiem, co wymyślę z kasami jeszcze, bo są dwie opcje na rozłożenie tych kas. Obie wydają się kuszące. Kupiłem trochę złą kasę, niestety nie da się jej jakby zamienić na inną. Więc może uda mi się ta opcja, o której myślę. Bo zamysł miałem dobry, ale patrzcie, teraz by wychodziło na to. Specjalnie, słuchajcie, czyszczę te wszystkie kartony. Bo chciałem, żeby te dwie kasy były, no tak wiadomo, no tak jak są w Biedronkach czy tam gdzieś, ale znaczy, ja mógłbym tą kasę mieć też tak postawioną. No to też by się nic nie stało. Do niego niech podchodzą z tamtej strony, do mnie z tej. No w sumie teraz, no dobra, dobra, niech tak będzie. Nie chce mi się po prostu kombinować, bo to też będziemy się, wiecie, z odcinkiem szczypali niepotrzebnie. To teraz tak, teraz na spokojnie jeszcze szybko chciałbym coś tutaj dołożyć. Ryż mi się gdzieś przez... No właśnie, bo teraz będzie trzeba trafić do tych wszystkich rzeczy. A, tu mamy jeszcze półki za darmo. To wiecie co? Moi drodzy, to ja widzę taką rzecz jedną. Nie chce mi się aż tak bawić w tej chwili. Działy zrobimy, tylko o coś innego zupełnie mi chodzi. Dobra, na razie zrzucę jak leci. Też mi się to nie podoba, że tak jest wszędzie po trochu, ale już wam mówię, o co chodzi. Na przykład poprzednio mi się bardzo szybko na przykład czekolady kończyły. No bo jest ich tylko taka mała półeczka, nie? No i generalnie, no tu możemy gdzieś jeszcze wrzucić czekolady, nie wiem, tu na ziemię. I mi się bardzo szybko kończyły czekolady i stwierdzam, że żeby nie było tych, że tak powiem, punktów karnych, tak? No bo za to też się traci. O, tu jest jeszcze jakiś otwarty z czekoladami. To wolę to w tej chwili powrzucać, byle jak jesteście świadkami, jak wrzucam, byle jak, byle gdzie, no. Byle by było na tej zasadzie, nie? Żeby tylko rozpakować kartony. Dobra, ja myślę, słuchajcie, że biznes można otworzyć, bo my jesteśmy tak
kasy wydojeni, że to tutaj w tej chwili kwiczymy i leżymy, dwa kredyty, ciężkie życie przedsiębiorcy. Kredyty też się w koszty powinny liczyć, a nie, że to będzie miszmasz, tutaj będzie miszmasz. Ja to później poustawiam, słuchajcie, według jakichś tam działów i te działy porobię. No udało mi się jako tako dział chemiczny stworzyć, jako tako go stworzyłem. Nie można powiedzieć, że nie. Szukam tego cleanera cały czas, a to też się chyba skończyły te żelki. Bo ja ich nie widziałem, słuchajcie, na półce. Znaczy są niby tu, no ale... Dobra, są, to naprzeciwko damy kolejne. Cen nie ustawiłem, widzowie, ratunku, widzowie, ratunku. Słuchajcie, ale ja jestem debil. No i już kupuję za darmochę. Nie ma, nie ma, się dziwi. No i mi zaraz wykupią nowe rzeczy, bo kup... Ja tu się szybko, słuchajcie. Ja tu się tak spieszyłem, się tak podjarałem tym nowym towarem, że zapomniałem ustawić ceny. Czekajcie, czekajcie. No musi pan poczekać z tym kasowaniem. No i ty mi tam szamponu, gościu, nie bierz. Stój. Ja tu ceny ustawiam. O kurde, papier toaletowy za 15. Już mi szampony wykupił, gościu. No co za typ. Co za typ. No czekaj, panie, no ja towar masz. Idź do kasjera obok tam. Mi tutaj chłopie stoi i się wygina. Ja tutaj wyginam śmiało ciało. Ja patrzę, gdzie mam ten szampon, bo nie widzę szamponu. Ja go w ogóle zamawiałem, ten szampon? Jeden tylko szampon? A może jeden tylko zamówiłem szampon, słuchajcie. No i mi gnojek wykupił szampony. Tam se możesz dzwonić tam. Możesz dzwonić. Chłopie, za to, żeś mi szampony wykupił, to cię nie będę kasował teraz. A właśnie, bo kawa mi się też szybko kończyła. Ja tu mam robotę. Jest duży ruch na koniec dniówki. Na koniec klienci przychodzą. A tam, dobra, tutaj też rzucimy kawę. Teraz to takie jest, wiecie, miszmasz. Na koniec dnia klienci przychodzą, więc chyba mi się uda to w końcu jakoś ogarnąć. Te cleanery trzeba też uzupełnić. No to co, skoro nie mam tego płynu, nie mogę go znaleźć, to cyk, do kosza. To tu ma się kończyć, bo tutaj chcę, żeby się wyprzedało. Sery gdzieś jeszcze miałem zamówić i nie wiem, co ja zrobiłem, słuchajcie, z tymi serami. Chyba już mamy pełne, dobra. Cyk, cyk, cyk. A, bo tutaj też są cleanery. Dobra, zapakujemy wszystkie, jak leci, słuchajcie. Tu mi gostek, dobra, idę już go obsłużę, bo się popłaczę. No i słuchajcie, zostały mi 4 szampony przez gościa. Dlatego jestem na niego zły. Bo mi wykupił po cenie hurtowej. Mógł poczekać chwilę, to nie. Widzi, kurde, chłop, że... Panie! A nie, to nie pan. Pan kawę kupił, dobrze. Niepotrzebnie pan czekał. A czekajcie, ue, ja nie umiem. Widzowie, bo ta kasa jest odwrotna. Jakby zupełnie wszystko jest tu w drugą stronę, nie? I tak jakby się czuję... Wiecie, ja jestem nauczony, że oni z prawej podchodzili, że ten był... A, bo on gotówką płaci, dobra. Się zamotałem, słuchajcie, nie? Widzicie, to jest problem, bo ta kasa jest z drugiej strony. Takie odbicie lustrzane. A, dzień dobry pani, witam panią serdecznie. No, dzień dobry, $45, no proszę. Czyli wartość zamówień, słuchajcie, z tych 30, mówiłem, że 30 wtedy było, a w tej chwili mamy zamówienia... Zobaczcie, 72, wow, to jest najwyższe zamówienie, słuchajcie, moi drodzy, do tej pory. Najwyższe zamówienie, $72, proszę państwa, no. O, dzień dobry, dzień dobry, o, dzień dobry, dzień dobry. No już mi się papiery toaletowe skończyły, a to co to jest ten jaks, coś tam. Nie, jaja level. Nie, wewel, a nie level, co ja mówię, level. Ja to sobie będę nazywał jaja level. Widzowie, kto mi zabroni sobie mówić jaja level? Oni sobie nazwę sami wymyślili. Gdzie tu spaghetti w ogóle było? Ej, a nie ma spaghetti. Gdzie jest ten gdzie był ten regał ze spaghetti? A tam, dobra, bo teraz z wrażenia to już mi się wszystko popierdzieliło, słuchajcie. Dobra, spaghetti na szczęście nie trzeba dokładać. W ogóle to jakoś gatunkowo, ale to ja sobie przed... poza odcinkiem sobie trochę przysiądę i się pobawię i przede wszystkim będę starał się jakoś ogarnąć układ tych kas. Po prostu zrobimy zamiankę.
widzowie, i kasę. Ja wiem, jak to można zrobić, tylko ja to mogę zrobić dopiero po zamkniętej sprzedaży. Zamienić kasy i wtedy gościu będzie na tej kasie pracował odwrotnej. No. Po prostu kasę można spakować do pudła. I wtedy, wiecie, będzie sytuacja bardzo, bardzo fajna. Na pewno, jestem wręcz pewien, moi drodzy, 50 dla pani, proszę bardzo. Jestem wręcz pewien, że będzie jakiegoś produktu brakowało. Coś musiałem, nie, ja coś nie ogarnąłem, nie? Tu za duży zapieprz się zrobił. Bo tu drugą kasę wstawiłem, tutaj muszę towar rozładowywać. To już się zrobił, słuchajcie, taki zapieprz, że ja już nie nadążam, nie? Dziękuję za wyliczone pieniądze, bardzo panu miły. Następny pan, pan już nie wyliczył, ale 50 groszy panu wydam. Wolałbym oczywiście, gdyby waluta... No właśnie, gościu pisze, że nie mógł papieru znaleźć. A dopiero co papier przecież zamawiałem, nie? Także będę... Ja to umówmy się tak, moi drodzy, że na następny odcinek wam pokażę. Ja tu może to przemebluję troszkę w ogóle. Poukładam według jakichś działów, bo bardzo bym chciał, żeby to jednak działami było poukładane. A już było tak ładnie, tylko że no po prostu, no. Pośpiechu to... wiecie, pośpiechu to się tak nie da. Ale zobaczcie, 60-70 dolarów, takie zamówienia już mamy. Jeszcze stówki nie przekroczyliśmy, ale to chyba tylko dlatego, że alkoholu jeszcze nie mamy w sprzedaży. Czy 50 kartą pan płaci, no wie pan co, no ale dobrze. O, 62, widzicie, pięknie, pięknie. Także tak to wygląda i kasa leci, już mamy, zobaczcie, ponad 1000 na koncie, także ja z dwa dni też przesiedzę, żeby trochę... nadrobić po tej inwestycji i przede wszystkim celem moim będzie, widzowie, zrobienie czegoś takiego, żeby po prostu zatowarować półki. Czyli wszystko, co zarobię w tej chwili, tak, i tam przysiądę, zobaczycie, ile będzie na koncie, no i możliwe, że słuchajcie, jak przysiadłem i zrobiłem 3000, to i myślę, że bez problemu zrobię 5, no. Nie, jak widać, idzie to w miarę sprawnie, nie? Więc tak może z 5000. I do czego zmierzam? Te całe 5000 wtedy zainwestuję w towar, który pójdzie na półki. Totalnie na półki i oczywiście ja tu jeszcze z dwa regały dokupię, ale to zobaczymy, czy zrobię. Ja wam może pokażę. Moi drodzy, może wam to pokażę. Ja po prostu zrobię to poza odcinkiem, żeby wam w kółko tego samego nie pokazywać, no bo bez sensu. Tutaj na kasę czasem sobie wchodzimy, żeby zobaczyć, jak to wygląda z wartością zamówienia. Wygląda to kapitalnie. Już mi się to podoba. No i muszę ten towar rozładować. A chciałbym, słuchajcie, cię jakoś to ogarnąć. O, wykupili mi te cleanery do zmywarki. Chciałbym to jakoś fajnie tematycznie, no mówię, tutaj już papieru toaletowego brakuje, no niby lampy są, ale tak jakoś jest i tak nadal wrażenie mam, że ciemno, szczególnie tutaj nad kasą. No i te kasy ogarnę, żeby było odwrotnie, żebym ja miał tą kasę, której jestem nauczony, a koleś, żeby miał, no bo zobaczymy jeszcze, jak to zrobimy. Bo ja można to zrobić w drugą stronę, a może wam pokażę, bo i tak jest koniec dnia, tylko nie mogę dniówki, a zresztą mogę zakończyć dniówkę tak naprawdę. Tylko sklepu nie mogę otworzyć następnego dnia. To może tak zrobimy, żeby nie było ciemno, widzowie, to zobaczycie podsumowanie dnia. No widzicie, 5 produktów, które były not found. No niestety, to są moje tutaj skutki tego działania. Natomiast 34 było klientów i teraz tak, zarobiliśmy całego dnia 1600, tyle, znaczy nie zarobiliśmy, to jest utarg, sprzedaż, tak? Zarobek z tego jest oczywiście... o wiele mniejszy, tam mogę liczyć, że około 40%, max 30%, no to tak zarobiliśmy może w granicach, no nawet chyba nie 5, no około 500 może dolarów na czysto. Gdyby nie to, że wydaliśmy 800 dolarów na produkty, wydaliśmy 3700 na, no powiedzmy, te inwestycje, czyli generalnie jesteśmy na minusie, no a jeszcze wzięliśmy kredyt. Ej, co ja popsułem. Dobrze, no i teraz ja już tam nie będę z wami tutaj was dłużej, moi drodzy, przetrzymywał, natomiast chcę tylko wam pokazać, co ja sobie wymyśliłem z tymi kasami, bo
Pierwsza opcja to jest taka, jaką już tutaj mamy. Teraz zobaczcie, tą kasę gościowi wezmę, spakuję ją do boksa. Prawdopodobnie wam protipa w tej chwili robię. I zobaczcie, koleś będzie przy tej kasie. Znaczy nie wiem, co się z kolesiem stało. Poszedł do kartona? Czyżbym, słuchajcie, gościa do kartona spakował? No niemożliwe. Niemożliwe, widzowie. I wtedy jak kasa będzie tu... A jest, stoi, dobra. Stoi gagatek. No i wtedy jak kasa będzie tak, to zobaczcie, że można te kasy do siebie... Znaczy można, ale nie można, bo tam jest ten komputer. Dobra, no to może komputer przestawimy. Wiecie co, to może komputer faktycznie przestawimy. Mam nadzieję, że się da, tak, ale to się nie da, dobra. No ale to spoko, spoko. Zaraz to Yuken ogarnie wszystko. Yuken wszystko ogarnie, widzowie. Znaczy ja bym chciał, żeby ta kasa najchętniej tak stała. Ale nie mam co zrobić z tym właśnie... z tą półką do komputera... Więc wiecie co, zrobimy to tak i wtedy automatycznie, no tu możemy troszeczkę więcej zrobić przejścia, żebym ja też mógł sobie przechodzić, bo oni będą z dwóch stron chodzili. I tak, i zobaczcie, gościu sobie będzie na tej kasie, a jak ja będę chciał sobie wejść na kasę, sobie wejdę tu i wtedy będę obsługiwał tak, jak jestem nauczony, w tą stronę. Udało się, działa. No, także słuchajcie, plan jest taki, zobaczycie to w następnym odcinku. Nie wiem, jak będą regały ustawione, czy ja je jakoś tam poprzesuwam. To wam wszystko pokażę. Na pewno lodówek nie będę ruszał. To raczej też ze mną nigdy nie wiadomo, nigdy nie mów nigdy, nie? Może jakieś jeden, dwa regały dokupię i pokażę wam po prostu w następnym odcinku, jak to poukładałem. Bo już na pewno chcę, żeby to było tematycznie. Ja do tego dążę, ale przy każdym takim właśnie rozbudowie, dwóch licencjach w sumie, które kupiliśmy w jednym odcinku, no to potem takie rzeczy właśnie się dzieją, że ja na szybko coś robię i nie ma czasu, nie ma czasu. Dobrze. A zobaczmy jeszcze, czy ten komputer da się... Nie, już teraz się go chyba nie da ustawić, tak jak stało. Widzicie? Teraz już się nie da. Teraz już jest dupa. No trudno. To będzie sobie stał. Tutaj nic się nie dzieje. Nawet tu go... Ej, co jest? Halo? Co jest? No i patrzcie, popsuło się. Tu jest niedoskonałe jeszcze. To jest niedopracowane, bo zobaczcie, teraz bym chciał na przykład escape... nacisnąć i powinno mi wrócić do funkcji, do pozycji, w jakiej stało. A w tej chwili, zobaczcie, muszę dopiero tutaj przenieść. Czekaj, nie chcę do komputera. Także to jest kijowo. To jest kijowo. A przecież widzieliście, że stał, normalnie stał komputer i było gites. A teraz patrzcie, teraz nie mogę wstawić. Nie? Ani w te, ani w te. Także... W sumie bym on mógł stać tak, jak stał. To czekajcie, ja tą kasę po prostu przesunę. Ach, widzicie, to nie jest wszystko takie proste, jak się wydaje. Dobra, ja się lubię przyzwyczajać, jakby nie ma sensu zmieniać pozycji tego komputera, no bo po co? Niech on sobie już tutaj stoi, tak jak sobie stał. I do niego po prostu kasę włączymy, bo to nie ma znaczenia w tym momencie większego. Czekajcie, kasa miała iść w tę stronę, nie? Tak. Kasa miała iść w tę stronę, no niech sobie ona nawet trochę tu, no i to jest okej, przy wyjściu ona nie przeszkadza. Jak dla mnie jest git. No. No i sobie stoją kasy. I będzie gitarka. I to jest na pewno tak, jak ja sobie chciałem, nie? Czy nie, widzowie? No bo ja tak kasowałem, nie? Z tej strony ludzie podchodzili. I tak jestem nauczony. A w drugą stronę jakoś tak mi. A tutaj będzie trzeba przeskakiwać, no trudno. Dobra. Także ja sobie, słuchajcie, to jeszcze ogarnę, zobaczę, no może z dwa światła dokupię, żeby było jaśniej, bo tak widzę, że trochę z tymi światłami różnie. Natomiast ogarnę sobie, jak to chcę urządzić. No kas raczej nie będę przestawiał, aczkolwiek z tym to też nigdy nie mów nigdy. Bo teraz tak myślę, czy analogicznie właśnie kasy nie wstawić wtedy tutaj, przy drzwiach, dwie kasy, żeby były. Może i tak bym zrobił. Pomysłów jest bardzo dużo, ale na pewno w jednej linii mi się ich nie uda zrobić, no niestety. To mi, widzowie, nie wyjdzie. O, to też by była dobra opcja, słuchajcie, tutaj wstawić kasę i tu. Że po prostu są kasy typowo przy drzwiach. I regały wtedy można przesunąć i jakby z kasami mamy problem z głowy. I to zobaczcie, ile mamy miejsca. Tutaj fakt, że kasa by mogła stać przy drzwiach. Stąd bym wtedy też coś wymyślił.
No, to jest do przemyślenia. To nawet wtedy i bym był w stanie komputer przestawić. Ale dobra, to już sobie będę kombinował, bo jak widzicie, ja mam tu 10 pomysłów albo 10 tysięcy pomysłów na minutę i to potem się źle kończy. No, kolejnej wody nie mogę rzucić. No, widzicie, coś się buguje ten dzisiaj. To już znaczy, że trzeba kończyć. No, zobaczcie, nie mogę wody normalnie rzucić, bym chciał. O, patrzcie. Już teraz będę kończył odcinek, słuchajcie, trzymając wodę w ręce, bo nie mogę jej odstawić, nie? Bo się zbugowała. O, proszę, się odbugowała. Dobra. Się odbugowała. No, zaraz zobaczymy, jaką tutaj zasadę, słuchajcie, przyjmiemy. Będę myślał, będę kombinował nad tym. Ta nieszczęsna woda. O, teraz się da. Teraz się nie da. Teraz się da. Teraz da się. Będę myślał, zobaczę, bo może faktycznie przesunięcie tych regałów nie byłoby takim aż. Znaczy, nie tak, aż nie, ale. Przesunięcie tych regałów nie byłoby może głupim pomysłem. Zależy też, widzowie, ile zajmuje miejsca. A, bo tam karton stoi. Kurde! No i czemu tu nie można? A, może, dobra. Widzicie, to ma swoje wady, niestety. Jak Yuken jest bałaganiarzem. Znaczy nie jestem, ja lubię porządek, lubię mieć poukładane, tylko tyle, że po prostu tu w pośpiechu, jak widzicie, no kartony. To jest może takie moje, słuchajcie, przyzwyczajenia z prowadzenia realnego sklepu. Jak mam być szczery, widzowie. Może to jest takie moje przyzwyczajenie. I zobaczcie, ja bym wtedy drugą kasę wstawił tu. Wiadomo, że regał jeszcze. Aha, tylko ten regał tak trochę lipnie. No ale to kto powiedział, że te regały mają iść w tę stronę? Można je odwrócić i zrobić w poprzek. Zupełnie w drugą stronę. Zobaczcie, moi drodzy, czekajcie. No niech załóżmy, że ta chemia tutaj. Może bym to w ogóle zrobił w drugą stronę, wiecie. Od początku i leciałem tak. A teraz może zrobić tak. I tam nam jeszcze miejsce możliwe, że na jeden rząd. No bo tutaj tyle miejsca do kasy starczy, a tu jak zrobimy rząd, to i tak to może tu zamrażarki się później by wstawiło, słuchajcie. Wiecie, taki jest pomysł, widzowie, że jest wtedy taka opcja. Dobra, załóżmy, że na razie większe przejście. Na pewno tu musi być większe przejście, to już wiem. Nie musicie nawet pisać tego, bo to już wiem, że to napiszecie. Ja sam tak uważam. To jest na razie takie tylko testowe. Miałem, jak widzicie, robić sam, a robię to po części z wami. Tutaj może być wtedy też jakieś przejście. Nie musi być przecież taki ciąg regałów. Wtedy tu może być mniejsze przejście. Czemu by nie? I nie wiem, co dalej. Słuchajcie, nie wiem, co dalej, ale się dowiem. Nie wiem, ale się dowiem. Zobaczycie to z pewnością, moi drodzy, w następnym odcinku. No jeżeli. Aha, po dwa. I wtedy też jest przejście. Ej, wiecie co, że tak jest nawet fajnie? Zupełnie inaczej niż miałem to dotychczas zrobione. I wtedy od biedy ten regał tu przy kasie może stać. Tak, nawet może tu, w ścianie. Zobaczymy, co z tym wymyślę. Nie wiem, czy tak jest. Znaczy, nawet mi się teraz to kurczę podoba, widzowie. Nawet mi się to teraz podoba, bo tutaj kasy przy samym wyjściu. Wyjście cieniutkie. Trudno, życie. Zawsze tu można jakąś zamrażarkę wstawić. Tu jak są lodówki, to też mogą stać zamrażarki. Znaczy wiem, że teraz jest to nierówno i to jest krzywo, ale to już tam sobie wiecie, jeżeli już podejmę decyzję, że chcę to w ten sposób robić, to już będę sobie równał i sobie tak jakoś to wymierzę. Tu na pewno w jednym miejscu albo tu, albo tam, nie, tutaj może ten regał niekoniecznie by musiał stać. Jego by trzeba dostawić na przykład dotąd, ale nie wiem, gdzie mamy kontakt. Chyba mamy tak, jak się kończy. O nie, troszkę za daleko. No nie, to ten regał w ogóle może by tu nie stał. Jakby później zrobić jeszcze jedną taką rundę, no to znowu będzie kijowo. Tam będzie za ciasno troszkę, wam powiem szczerze. Już nawet tak, jakby się uprzeć, to i tak nie wejdzie w ten sposób. Ale na upartego tu może być wężej. Zobaczymy, przemyślę. Mówię, działania jest bardzo dużo, no, pomysłów tysiąc na minutę. Cały Yuken, nie byłbym sobą, słuchajcie, jakbym czegoś nie wymyślał, nie kombinował. Jeszcze tutaj sobie może zakombinujmy na po najbardziej podstawową rzecz, widzowie. Dobra. O! O, to.
A tu już tak nie zrobimy, bo ta kasa wtedy by musiała tutaj stać i to by można było tak zrobić. Gdzie? Także tutaj, żeby to tak jakoś tam... Ale kto powiedział, że... Znaczy w sumie one wyglądają jakby nawet równo stały w miarę. Tam o ten kawałek różnicy. Dobra, tam będziemy się szczypać. Pomyślę sobie później. Także dziękuję wam, moi drodzy, za oglądanie. Będzie mi niezmiernie miło. Drogi widzu, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. No i do zobaczenia w następnym odcinku, w którym będziemy dalej działali. Zajrzę jeszcze w komputer i powiem, co ewentualnie możemy robić w następnym odcinku, jeśli chodzi, czy w ogóle będzie nas stać, czy jest jakiś cel na następny odcinek. Jeśli miałbym sekcje jakieś kupić, jak widzicie, no w tej chwili, czy ja w ogóle tutaj dobrze wszedłem? Nie mamy 74, nie, czekajcie, to jest 14. Tu jest 18, 23. Okej, okay, czyli to można na 18 to będziemy mieli. To wiecie co? To chciałbym uzbierać tyle kasy, żeby od razu znowu dwie sekcje kupić, żeby się nie szczypać. Czyli no to już jest niemało. A licencje na następne rzeczy to jest jakieś jaja znowu, jakieś mozzarella, czyli generalnie rzeczy lodówkowe. Tuńczyk chyba, tak? I potem tutaj też są jakieś chicken, o kurczak, pizza, to już takie pewnie zamrażarkowe rzeczy bardziej. Czyli byłby nowy... No można by te dwie licencje kupić, 2000, no ale z drugiej strony... Znaczy wiecie, jakbym chciał zamrażarkę wstawić, no to tak naprawdę miejsce by się znalazło. Zależy jak ułożę sklep. Wszystko zależy, co mi do głowy przyjdzie. Ale wiecie, że ten układ mi się w tej chwili bardziej podoba. Z tymi kasami w ten sposób. Można by spróbować te kasy od biedy oczywiście też ustawić analogicznie tak. Ale czy to by coś... No mówię, no opcji jest kilka, widzowie. No opcji jest kilka. Zobaczcie, no bo mogą te kasy sobie też i tak stać. To wszystko zależy, co ja tutaj wymyślę, nie? I za kasą no regał nie będzie stał, więc to jest niestety minus. Tutaj przejście jest zbyt wąskie, więc w ten sposób to średnio. Poza tym tu trochę też miejsca tracimy. Zastanowię się. Może wtedy w drugą... No nie wiem, no zobaczymy. Trzymajcie się, moi drodzy. Do następnego. Cześć.